tak zwany prymat Piotra, czyli nauka Kościoła o pierwszeństwie Piotra wśród innych apostołów, przez wieki był poddawany w wątpliwość. Niektóre środowiska również współcześnie uważają, że hierarchiczna struktura Kościoła, na czele której stoi następca Piotra, papież i biskup Rzymu, nie odpowiada Bożemu zamysłowi, ale służy innym, zdecydowanie bardziej przyziemnym celom. Co zatem Biblia mówi o tym szczególnym wyróżnieniu, jakiego dostąpił apostoł Piotr? Podstawowym, choć oczywiście nie jedynym tekstem biblijnym, na którym Kościół opiera swoje przekonanie o pierwszeństwie Piotra wobec innych apostołów, jest Mateuszowy opis wydarzeń pod Cezareą Filipową. Według relacji ewangelisty Jezus pyta tam uczniów o to, za kogo jest powszechnie uważany i o to, czy uczniowie podzielają tę opinię. Wtedy Szymon wyznaje swoją wiarę w to, że Jezus jest Mesjaszem. W odpowiedzi na to Jezus nadaje mu imię Piotr Skała i mówi, że na tej skale zbuduje swój Kościół. Interpretowanie tej historii w kontekście prymatu Piotra przez wieki budziło kontrowersje, szczególnie w erze rewolucji protestanckiej oraz w dwudziestowiecznych środowiskach określających się jako racjonalistyczne. W pewnych kręgach posunięto się nawet do negowania historyczności tego fragmentu. Argumentem za tym miałoby być użycie przez Jezusa słowa Kościół, dosłownie greckiego eklezja, czyli zgromadzenie, które, jak powszechnie uważano, powstało na określenie wspólnoty wierzących w Chrystusa już po zesłaniu Ducha Świętego. Innymi słowy, Jezus nigdy nie określał wspólnoty swoich uczniów tym terminem, ponieważ słowo to nie miało w chwili wydarzenia pod Cezareą Filipową takiego znaczenia. Tyle tylko, że nawet jeśli ta interpretacja jest prawdziwa, potwierdzałaby ona fakt, że wśród pierwszej wspólnoty Kościoła powszechne było przekonanie o pierwszeństwie Piotra. Zachodzi oczywiście uzasadniona wątpliwość, czy wspólnota świadoma Piotrowej zdrady tuż przed ukrzyżowaniem Chrystusa nazwałaby Piotra skałą i przypisała te słowa Synowi Bożemu. Niemniej, gdyby nawet przyjąć tę hipotezę, dowodziłaby ona, że Piotr był już w pierwszych latach Kościoła osobą szczególną, wyróżniającą się spośród innych głosicieli Jezusa Zmartwychwstałego. Na szczęście na potwierdzenie prawdy o pierwszeństwie Piotra Pismo Święte podaje nam jeszcze wiele argumentów. Ewangelista relacjonuje nam rozmowę Jezusa z Piotrem tuż przed wyjściem na Górę Oliwną. Jezus mówi do Piotra: ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. A zatem to właśnie Piotrowi Jezus powierza opiekę nad innymi uczniami. Zresztą nie bez znaczenia jest umiejscowienie tego dialogu w Ewangelii według świętego Łukasza. Chwilę przed nim wśród uczniów toczy się spór o pierwszeństwo. Z kolei w Ewangelii świętego Jana znajdziemy scenę, w której zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom w Galilei i wspólnie spożywają śniadanie. Po zakończeniu posiłku Chrystus trzykrotnie pyta Szymona Piotra o jego miłość. Trzykrotne wyznanie miłości niejako wymazuje trzykrotne zaparcie się i Jezus w ten sposób rehabilituje Piotra, któremu powierza opiekę nad wiernymi, mówiąc: paś baranki moje i paś owce moje. W tradycji Kościoła wszystkie te trzy fragmenty nazywamy tekstami prymacjalnymi, ponieważ służą one za dowód tego, że to sam Bóg chciał w Kościele prymatu Piotra, czyli że uczynił Piotra swoim namiestnikiem i ziemską głową wspólnoty wierzących. Dla naszych rozważań ważne jest jednak również to, aby wykazać, że rzeczywiście tak interpretowała rolę Piotra pierwsza wspólnota Kościoła. Pismo Święte jest bogate we fragmenty potwierdzające również tę prawdę. W tym kontekście na uwagę zasługują z pewnością słowa świętego Pawła. W pierwszym liście do Koryntian apostoł pisze, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Paweł wyraźnie odznacza Piotra. Nie bez powodu odróżnia go od reszty uczniów Jezusa. W pierwszym kościele Piotra powszechnie uważano za pierwszego świadka zmartwychwstania. Struktura gramatyczna zdania zapisanego przez Pawła potwierdza to przekonanie. Zresztą takich tekstów więcej oferują same Ewangelie. Święty Łukasz pisze: zmartwychwstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. W Ewangelii świętego Marka młodzieniec, którego spotkały kobiety w grobie po zmartwychwstaniu Jezusa, kazał im powiedzieć o tym wydarzeniu uczniom i Piotrowi. Ponadto Jan opisuje wprost, że to Piotr pierwszy wszedł do pustego grobu. Paweł daje świadectwo o poważaniu, jakim cieszył się Piotr również w liście do Galatów. Tam powołuje się na autorytet pierwszego spośród apostołów, opowiadając o swoich trzech spotkaniach z Piotrem.
Pierwsze z nich miało miejsce w Jerozolimie, do której Paweł przybył po swoim nawróceniu właśnie po to, by poznać Piotra. Już samo to dowodzi, jak wielkim autorytetem musiał się cieszyć pierwszy papież. Drugie spotkanie miało miejsce prawdopodobnie w ramach Soboru Jerozolimskiego, z kolei trzecie zostało zapamiętane jako tzw. spór antiocheński między dwoma apostołami. Tak mocne powoływanie się na autorytet Piotra dowodzi, że był on w pierwotnym kościele postacią postrzeganą jako pewna ostoja, ktoś, kto rozstrzyga spory, pewien ostateczny punkt odniesienia. Innymi słowy, rozumiano jego autorytet podobnie, jak dziś Kościół rozumie autorytet jego następców. Warto zauważyć, że również dzieje apostolskie opowiadające o pierwszych latach działalności Kościoła mocno skupiają się na postaci Piotra. W zasadzie pierwsze 12 rozdziałów opowiada głównie o nim. To on jest tam postacią pierwszoplanową. To od niego święty Łukasz zaczyna wymieniać uczniów w sali na górze. To on zabiera w niej głos, ogłaszając konieczność uzupełnienia grona 12 i wskazując na grupę, z której powinien zostać wybrany następca Judasza. To on naucza Żydów i pogan, on występuje przed Sanhedrynem, to on otwiera Sobór Jerozolimski. Wreszcie to jego uwięzienie szczegółowo opisuje autor dziejów, podkreślając niegasnącą modlitwę całego Kościoła w jego intencji. Wszystkie te cytaty stanowią niepodważalny argument dowodzący szczególnej pozycji, jaką zajmował Piotr już w pierwszych latach po zesłaniu Ducha Świętego, a nawet wcześniej, w czasie przebywania z Jezusem przed ukrzyżowaniem. Dowodzą one również, że to sam Bóg uczynił Piotra, jak określa to Konstytucja o Kościele Lumen Gentium, trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności. Współczesny Kościół jest zatem spadkobiercą myślenia pierwszych chrześcijan, którzy rozumieli, że dla dalszego realizowania dzieła Chrystusa w Kościele konieczna jest kontynuacja posłannictwa Piotra w osobie jego następców. Nazywam się Tomasz Adamski, a to było Wiarygodne.